Witam serdecznie, oczywiście w czapeczce. Jestem po totalnej medycynie, po tym spotkaniu. Właściwie totalna biologia, totalne zmiany w rzeczywistości, a właściwie żadne zmiany. Materiału jest mnóstwo, którego nagrałem. To też czapeczka od wydawnictwa, które zafascynowało mnie niesamowicie. Ja się wcale nie dziwię, że Roman Nacht jest tam bardzo mocno związany. Mam nadzieję, że ja też przytulę się do tego wydawnictwa ze względu na chęć wydania też swojej może pierwszej publikacji na temat astrologii. Zobaczymy, to wszystko jest w planach, ale książkę, którą wydali, marzyłem o tym człowieku, bo to Niemojewski, właściwie początek astrologii w Polsce, takiej już tej nowej astrologii, to znaczy nie nowej, bo patrząc się na rzeczywistość, to świat tego tutaj zaklęcia w formie, o tutaj zaczyna być jakiś hałas i znowuż park narodowy nasz zamknął i będzie to taki lekko prywatny park, czego bardzo nie lubię, bo to świadczy o tym, że prywatna firma wkracza w naszą tożsamość. Nie wiem, zobaczymy, poczekamy. Ale miejmy nadzieję, że nie. Możliwe, że to teatr. Nie wiem. Nie chcę tutaj krakać, bo lubię i wyobraźnia spora. Ale wróćmy do wydawnictwa. Wydawnictwo stworzyło tą książkę. Ja jestem bardzo wdzięczny tutaj wydawcy za to, że ta książka, zresztą powstanie film tutaj na moim, no nazwijmy to, blogu YouTube'owskim o tym, i cieszę się, że są tacy ludzie w ogóle, że pamiętają o tej naszej przeszłości, tak nie tak dawnej, bo to są nasi dziadkowie, pradziadkowie, i że jest, bo czasami się wydaje wszystkim, że coś tam albo gdzieś tam, a przecież my musimy kontynuować to wszystko, co robimy, bo jesteśmy w tym narodzie bardzo silni i wspaniali. I tutaj właśnie dawało to umocnienie, ta rzeczywistość. No i przede wszystkim Roman Nacht ze swoimi tutaj opowiadaniami, które wyraźnie świadczą o epoce wodnika, ponieważ on wprowadza nas w epokę ducha, duchowości. I tą duchowość też bym chciał bardzo mocno pokazać. Nie wiem, jak to powiedzieć. Potem następnie Emil, wspaniały człowiek, po prostu człowiek orkiestra, jak ja to nazywam. Z Emilem świetnie mi się rozmawiało i z Emilem na pewno będziemy kontynuować te wszystkie działania nasze, nawet może lekko prześmieszczo, bo to jest bardzo ważne. No i następne osoby, które tam były, niektórzy przeznają program tutaj tych zajęć. No i świetnie, że szkoła powstaje taka. Nie wiem, czy będę tam wykładał, czy nie będę wykładał. Raczej będę się zbraniał od tego, dlatego że wolę, kiedy ci uczestnicy tej szkoły przyjdą do mnie później, ugruntować te wiadomości i poznać zupełnie inną skalę myślenia, bo tam już jest jedna skala, ja wprowadzam drugą skalę, czyli kosmosu, tej rytmiczności, albo można by było powiedzieć fraktali, czy też
matematycznego liczydła. Tego po prostu nieskończoność jest słów, które możemy podłączyć do wspólnego dojścia do prawdy. I obojętnie, którędy idziemy, ale kiedy chcemy mieć konsekwentną diagnozę, to trzeba, tak, to jest najważniejsze w astrologii. Być astrologiem, być lekarzem i być kapłanem. Czyli te trzy rzeczy trzeba umieć połączyć. Trudno, ale nie podejmiemy firmę, kiedy jesteśmy chorzy. Trudno, jeżeli mamy kłopoty z sobą, ze swoją psychiką, nie będziemy zdrowi. I ten, tutaj się zamyka to wszystko i tutaj ta totalna biologia, czy też medycyna otwiera nowe dojście do tego wspaniałego życia. Czy ono będzie wspaniałe, to nie jest istotne, ale najważniejsze to, kiedy będziemy już odchodzić, powiemy sobie, że przeżyliśmy fantastycznie. A znam takie osoby, które po prostu stwierdziły, że ten czas, że wypełniły go doskonale, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, w moich opowiadaniach była taka pani, która miała 80 parę lat. Byłem bardzo zdziwiony, że uparła się na kosmogram. I kiedy zapytałem się, po co? Po co to pani? Przecież to nic nie da, nic nie zmieni. Ale ja chciałem zobaczyć, jak przeżyłam ten okres. To moje życie. I pan mi udowodnił, że mogę być szczęśliwa, zadowolona. To jest to. To jest to, żeby być szczęśliwym z siebie. Żeby Stwórca nie miał powodu nas wrócić tutaj. Powiedzmy, że tak. Żebyśmy zostali w tej swojej świadomości, powiedzmy, że świętymi. To, co mówi Roman Nachty, że to jest tylko pewien fragment naszego życia. Że my potem żyjemy wiecznie, że jesteśmy, że jak to jest, że umieramy, a my widzimy, że umieramy. Że tutaj, tu i patrzymy się, czy z przerażeniem, tego nie wiemy. Ale są osoby, które przeżyły ten moment i twierdzą, że tam jest przepięknie. Ale to nie temat na dziś. Temat na dziś to otwieramy nowe wątki, zresztą, które już były, które są cały czas traktowane. Przygotowanie do offsetki, nadal której, no dopóki nie będzie światłowodu, to, ale to już naprawdę, no nie wiem, czy nie opublikuję to pisemko, że w pierwszym kwartale miał powstać światłowód, znaczy podłączenie do światłowodu, a tutaj pierwszy kwartał, niedługo będzie następnego roku pierwszy kwartał, bo już jesteśmy we wrześniu, lada moment waga, lada moment nowe działania, ale panna najważniejsze, okres medycyny, okres tego działania. Ja bardzo się cieszę, że tyle osób poznałem. Poczekamy, bo tutaj karetka będzie przejeżdżać i podejrzewam, to też przecież panna związana z medycyną, oczywiście szpitale to przecież panna. No i ja mówię, w czasie panny, oby się nic nie stało, oby ten człowiek przeżył. I żeby ci lekarze byli tacy jak ta totalna na tym spotkaniu. Sobie nawet nie wyobrażacie, jaka była cudowna atmosfera. Zresztą z tego wszystkiego są filmy. Ja będę je pokazywał, tylko że
Jedna rzecz, to są dwugodzinne, nie wytrzymacie tyle. Ja się cały czas zastanawiam, jak to pokazywać, ale bo w setce zrobię bez cięcia, bez niczego. Przyrzekam, że będą od początku do końca, bez cięcia, bez niczego, bo kiedy się tnie, nie wierzy się. Ja wiem, że jest modne takie, ale czasami warto poświęcić te 2 godziny. Usiąść w wygodnym fotelu czy na kanapie, położyć się i przenieść się tam. Być tam. Bo wyobraźnia nasza jest jeszcze większa i możemy z niej skorzystać. A nikt nam nie zabroni. Bo to jest to wyjście ze strefy komfortu i przejście do innego świata. I właśnie te filmy dlatego ja nie cięłem, bo nie ruszałem tej kamery. Zostawiałem, czy na przykład chociażby bum bum. Zaczarowany byłem bum bum. Teraz Misami, którego kolegę znam, oczywiście, że znam, ale nie myślałem, że w gruncie rzeczy zamykałem oczy i marzyłem. To jest to, bo były misy, były gongi, no i bębny, te afrykańskie bębny, które dają w receptorach dłoni niesamowite wrażenia, bo chcemy komunikować się. Zresztą rozmawialiśmy i podejrzewam, że będziemy, bo przecież to jest akurat ze stowarzyszeniem bardzo zaprzyjaźniona postać od wielu, wielu lat. Ja też znam, ale zawsze, wiecie jak to jest, ja podchodzę do wszystkiego z takim troszeczkę ostrożnością. Nie to, że mnie trzeba kupić, bo też tak niektórzy mogą pomyśleć, czy ja, ale zawsze mam to coś, co powiedziałem. Jestem z rodziny lekarskiej i pomóc człowiekowi jest naczelną sprawą. Nic nie jest tak ważne, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Dlaczego? Pytanie by było banalne. A któż jest ważniejszy jak drugi człowiek? Przecież bez niego nie dam sobie rady. Nie mam się kogo zapytać. Słuchaj, jak dojść tam, do tego miejsca? Idź tam i potem skręć w lewo, potem w prawo, a potem byka w trzech. Przechodzimy do następnego znaku, czyli z barana do byka. I to jest prawidłowe. Może to brzmi humorystycznie, ale w życiu bez humoru nie da się. Nie da się, naprawdę. Słuchajcie, życie jest jednym wielkim paradoksem i humorem. I to uwielbiam. Uwielbiam zabawę słowem. A tam była ta zabawa. I przez organizatora, i przez wszystkich. Zapraszam Was na te filmiki, a przede wszystkim o wydawnictwie. I zwróćcie uwagę na to wydawnictwo. Ja na razie jeszcze nie podaję jakie, bo na dole będzie, pod filmem będzie dla kogo. Ja może nawet i w tytule. Zobaczymy jak. Na razie jestem pod wrażeniem i pod zmęczeniem, bo jednak jak przyjechałem tutaj z powrotem do miasta Łodzi, poczułem zmęczenie. Takie, może dlatego, że tam czakram, ale to kiedyś opowiemy, może za rok, bo umówiłem się za rok, że będziemy rozmawiać o czakramie, ale do tego potrzeba osobny program, zupełnie osobny świat. To wszystko jest takim lekkim zaklęciem. No cóż,
podążamy do epoki wodnika, czy chcemy, czy też nie. Ta epoka ducha jest przed nami. I nasze dusze wiedzą o tym, tylko my walczymy z tym, żeby nie. I tym kończę. Trzymajcie się. Oczywiście do zobaczenia. Na Jowisza. Wspaniale. Jakie życie dziwne jest.